Idea testu Coopera przede wszystkim polega na tym, że chcemy zachęcić mieszkańców Warszawy, ale także i całego województwa mazowieckiego, może i nawet całej Polski, do tego, żeby spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu, samemu, z rodziną, żeby jednak tą aktywność promować. Test Coopera jest wydarzeniem, które jest skierowany do każdego. Uważamy, że to jest świetny pomysł dla młodzieży i dla dzieci, żeby ich zachęcić do sportu, do biegu i naprawdę fajny pomysł na spędzenie dnia wolnego. Bo już dawno biegam, 42 rok. Po wczorajszym parkranie, który był poniżej 28 minut, no to trochę organizm czuje, jak się ma 71 lat. Dobrze mi się biegło, ciężko oczywiście, ale wytrzymałem, jestem z siebie dumny. Na samym starcie ja wyleciałem jak z procy, biegłem na samym początku, potem to się niestety zmieniło, bo już nie dawałem rady. Kolega przebiegł 6 okrążeń, ja 5,5 okrążenia. Tak z wyników patrząc, no to tutaj dla mojej kategorii wiekowej wypadłem w zakresie dobrze. Ja nie biegam regularnie, szczerze mówiąc, więc jak na to, co robię, to i tak myślę, że jest w porządku, ale jest jeszcze pole do poprawy. Przebiegłem około no gdzieś tak z 5,5 kółka, więc no dobrze mi się biegło. Dzisiaj biegło mi się bardzo fajnie, dlatego, bo trzeba mieć dużo siły po pierwsze, a po drugie trzeba być nawodniony. Jest to mój ulubiony sport, ale nawet lubię biegać czasem. Bieganie jest dla mnie bardzo potrzebne, bo też trenuję futbol, gram też w kosza i w piłkę ręczną. Bieganie jest bardzo potrzebne. Jest bardzo fajnie, bo robisz to dla siebie, nie dla kogoś. Organizacja jest super, klimat jest bardzo dobry. Dostaliśmy od razu pomoc ze strony tutaj wolontariuszy. Wszystko nam wytłumaczyli. Organizacja na bardzo wysokim poziomie. Wydaje mi się, że takie zachęcenie jest to do zdrowego trybu życia i do większej aktywności fizycznej. Zawsze to jest jakiś bodziec do tego, żeby się ruszyć, żeby się wziąć za siebie. Polecam test Coopera, bo mogą biegać malusieńkie osoby i duże osoby. Jak najbardziej musicie biegać, musicie brać udział w takich wydarzeniach, bo to kształci i umysł dzieci, i chęć do sportu.